Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj, jak już po tytule widzicie, będziemy odkrywać zagadnienie, co dobrego idzie do Ciebie w sierpniu, czy też na sierpień 2022 roku. Jestem tarocistką Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, w prognozie niejednokrotnie wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na dole w opisie a również więcej informacji o mnie, zatem zainteresowanych zapraszam. Zapraszam Was również do lajkowania, komentowania, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami na kanale, subskrypcja i dzwoneczek będą w tym pomocne. Tu informacje też macie, które mogą być w zainteresowaniu niektórych Was, zatem zapraszam do zapoznania się z ich treścią. I teraz tak, na kanale również horoskopy, również pika kart, Wasze pytania, moje odpowiedzi, nauka tarota i wiele, wiele innych. Zapraszam do rozejrzenia się po playlistach. Przełączę Wam podgląd na karty. Mamy tutaj trzy grupy kart. I tą pierwszą grupę kart, którą wybierzecie, to będzie informacją dla Was, co dobrego idzie do Ciebie w sierpniu 2022 roku. Pierwsza, druga i trzecia grupa kart. Pierwsza jest z takim niebieską kostką, druga z fioletową, no i trzecia z zieloną. Jeżeli nie umiecie się zdecydować na liczbę 1, 2, 3, no to też wybierzcie sobie kwestię z kolorem, a być może jakiś wizerunek Was tutaj zainteresuje. Zatem chwilkę jeszcze poczekam. Gdy Ty potrzebujesz więcej czasu, to zatrzymaj sobie film. Gdy wybraliście grupę kart numer 1, to co dobrego do Ciebie idzie w sierpniu? Karta Słońca. Karta Słońca mówi o tym, że historie zawodowe, finansowe mogą optymistycznie nastrajać, ale również karta Słońca mówi o tym, że pozytywne zdarzenia są przed Tobą. Karty pokazują tutaj, żeby nie obawiać się tego, co być może nowe będzie szło do Ciebie, bo karta Kierunka Monet jest kartą lekcji, nauki, poszerzania wiedzy, żeby tego w jakiś tam sposób nie zaniechać. Rozumiem, czas jest wakacyjny, być może mało zachęcający do tego, aby inwestować w poszerzanie wiedzy, ale karty proszą, zrób to dla siebie. Karty też pokazują tutaj, że przyłożenie się do pewnych działań może przynieść właśnie ten sukces na płaszczyźnie zawodowym, finansowym. Co do Ciebie idzie? Pokonanie blokad. Pokonanie tego, co Cię blokowało, ale również, jeżeli coś nie umiałeś przeforsować, to te historie będą już za Tobą, bo działasz, bo idziesz w tym kierunku. Karty pokazują, czeka Cię jakaś ważna, istotna rozmowa. Również możesz podwyższać swoje kwalifikacje. Dla osób samotnych może to oznaczać, że spotkacie kogoś wartościowego na swojej drodze, kogoś poranionego, kogoś, kto przeszedł bardzo wiele w życiu. Natomiast karta Świata też może mówić o podróżach, o tym, że może być też podróż, która zostanie Wam długo w pamięci. Może jakieś problemy się rysowały w związku z tą podróżą, no i te problemy jesteście w stanie pokonać, zatem się nie wycofywać. Reasumując, co dobrego idzie do Ciebie, gdy wybraliście grupę kart numer 1? Pozytywne wiadomości, pozytywne nastroje, ale też po burzy przychodzi słońce, zatem tutaj rozpogodzenie pewnych działań, ale i rozproszenie tego, co negatywne. Warto, żeby nie odtrącać możliwości poszerzania wiedzy. Również karty pokazują tutaj, żeby nie odkładać tego, czego możecie się nauczyć, bo to jest właśnie teraz ten moment. Karta to, co pomoże. Pokonuj własne blokady, nie rezygnuj. Jeżeli na przykład pewne zdarzenia się pojawiają i masz raz przeszkodę, drugi raz przeszkodę, możecie uznać, że a to widocznie nie dla mnie, nic bardziej mylnego. Karta ta, pokonaj pajęczynę przeszkód, a wtedy mogą na Ciebie spływać bardzo dobre zdarzenia. Przede wszystkim możliwość poszerzania swojej wiedzy, również możesz komuś zaimponować, ktoś będzie widział Cię jako potencjalna osoba do możliwości na przykład aktywacji zawodowej. Dla singli jest to historia związana, nowa osoba do związku się może pojawić, zatem kogoś wartościowego go poznasz. No i karta Świata mówi o tym, że masz przed sobą możliwości, różne opcje, ale również i aspekt podróży może się przy Tobie pojawić. Zatem taka jest tutaj wskazówka,
podpowiedź dla osób, które wybrały grupę kart numer 1. Widzę, że mi tu świeczka zgasła. Zatem pozwolę sobie odpalić drugą i wybieramy grupę drugą i podpowiedzi dla Was, dla osób, które wybrały grupę kart numer 2. Karta dziesiątki była w to, co idzie dobrego, przezwyciężenie jakiegoś przesilenia. Może czujesz się wypalony, wypalona, przeciążony, przeciążona, to gdzieś tam będziesz sobie z tym radziła, będziesz sobie z tym radził. Karty też pokazują tutaj, żeby dobre do Ciebie przyszło, żebyś uważała na kwestie umów, kontraktów, ale też i zobowiązań wobec kogoś. Nie obciążaj się nadmiernie, a wtedy też pewne rzeczy zostaną też w możliwościach tak zwanych lekkości. Karta to, co idzie do Ciebie dobrego. Karta czwórki monet. Karta czwórki monet mówi o tym, że będziesz miała szansę wykorzystać swój potencjał. Jeżeli coś robiłaś takiego, co brakowało tej kropeczki nad jakimś projektem, nad jakąś znajomością, to będzie możliwe w realizacji. Wychodź poza schematy swoich działań. Będzie trzeba też pokonać swoją tak zwaną strefę komfortu i wyjście poza nią również pomnoży jakieś Twoje możliwości. Karta siódemki monet. Co idzie do Ciebie i co jest nieuniknione? Nieuniknione jest wykazanie się cierpliwością, ale zacznij teraz, w tym momencie proces działania, bo to, co zaczniesz, zaprocentuje Ci za chwilę, za moment. I karta cesarzowej. Karta cesarzowej jest informacją, że tutaj będziesz miała możliwość działania na swojej płaszczyźnie. Karta cesarzowej, biorę swoje życie w swoje ręce. Jeżeli planowałaś jakieś zmiany w aspekcie właśnie wizerunku, to tutaj możesz osiągnąć taki poziom, taki proces, który daje Ci zadowolenie. Jeżeli macie problem na przykład z tutaj kwestiami żywieniowymi, czy też chcielibyście zrzucić parę kilo, to jest właśnie ten moment, kiedy powoli realizując ten proces, będziecie mogli, to jest ten moment, aby rozpocząć, bo ten wkład działań otwiera też pewne furtki, które przed Wami wcześniej były pozamykane, zatem możecie też poprawić swój wizerunek taki, jaki byście chcieli, żeby był, ale również jeżeli Wy macie w jakiś tam sposób popsutą opinię, zszargane własne imię, to też będziecie mieli szansę wypracować sobie nowe swe imię, zatem to dobrego idzie. Osoby, które chciałyby poszerzać swoje tutaj historie związane, nowy członek rodziny mi się pokazuje, to może być zakup zwierzątka, ale również wszystko to, co związane jest z nowym członkiem rodziny, ale też i kwestie związane z tym, że możesz dotrzymać jakieś zaproszenie na przykład na zaślubinę, ale które będą się odbywać nieco później, ale już wcześniej te informacje do Ciebie dotrą. Zatem, co tutaj jest dla osób, które wybrały grupę drugą kart dobrego? Po pierwsze, nie bierz cudzych obowiązków na siebie, możesz pozbywać się tak zwanego obciążenia, będziesz wychodziła ze stanu takiego wypalenia, ale unikaj tak zwanych już niepotrzebnych zobowiązań, popracuj nad tym, żeby nie czuć się w obowiązku zobowiązać komuś coś. Na tej zasadzie uważaj, z kim współpracujesz i z kim przystajesz. Wychodź poza sferę komfortu, takie nazwijmy to troszeczkę, chociaż dosłownie jedną stopę przed, to też daje taki potencjał, takie możliwości. I wykorzystaj swój potencjał, ale też i pewne opcje się przed Tobą dzięki temu otworzą, ale też jest dobry proces planowania własnego też wizerunku jako ja, czyli wizerunku wizualnego, ale również jeżeli pracowaliście nad tym, aby coś zrobić z przedsiębiorczością, własnym biznesem, to też jest to dobry moment i to może do Ciebie przyjść. I karta cesarzowej mówi też o tym, że osoby, które szukają partnerki do związku, to właśnie tutaj w sierpniu się to może właśnie wydarzyć. I osoby, które wybrały grupę kart numer 3.
I tutaj, co idzie do Was dobrego? Karta piątki denarów w pozytywie, czyli negatyw w pozytywie. Karta piątki denarów mówi o tym, że uzupełnicie jakieś straty, jakieś niedobory. A jeżeli ktoś Wam coś zabrał, będziecie mieli szansę to odzyskać. Jeżeli czegoś nie zdaliście, będziecie mieli szansę to też naprawić. Ale również popracujecie nad kwestiami ewentualnych własnych braków. Karty też pokazują tutaj, żeby nie odtrącać tego, co idzie. Jeżeli czujesz się nieswojo w jakiejś sytuacji, czy też czujesz, że to nie jest twoje miejsce, to się do tego nie zmusza. Idź w tym kierunku, w którym ty czujesz się dobry, mocny, a to też nie będzie generowało poczucia tak zwanych strat w sobie, czy też braku możliwości. Co idzie dobrego? Trójka mieczy. Pozbędziesz się też jakiegoś rozczarowania. Pozbędziesz się rozczarowania. O co tu może chodzić? O to, że to, co wcześniej wydawało się być dla Ciebie rozczarowujące, już takim nie jest. Jakby inna kwestia podejścia, ale również i oczekiwania w Twoim życiu, w tym miesiącu, w miesiącu sierpniu, troszeczkę się zweryfikują. Karta Sądu Ostatecznego mówi o tym, co było trudne, zubożające, rozczarowujące jest za Tobą. Pozbywasz się tego. Może oznaczać to, że przepracowujesz jakieś stare schematy. Wyswobadzać się możesz z trudnych relacji, wyswobadzać się z nieintratnych biznesów, czy też wyswobadzać się, uwalniać się z problemów finansowych, czy też uwalniać się z pracy, która nie gratyfikowała Twoje umiejętności. I karta dwójki buław mówi o tym, a teraz czas na obserwację. Poobserwuj siebie, otoczenie i przy tej obserwacji będziesz miała możliwość wyboru. Dokonaj takiego, który będzie w zgodzie przede wszystkim z Tobą, a nie z otoczeniem. Bo to Ty teraz jesteś istotna, teraz Ty jesteś istotny, Wy jesteście istotni, ważni. Co dobrego idzie do Was, moi drodzy, te osoby, które wybrały grupę kart numer 3? Piątka denarów czytamy w pozytywie ze względu na to, że pytamy o dobrą radę, pozytywną radę, tak? Karta piątki denarów wyswobadza się z takiego poczucia być może beznadziejności, straty, że w jakiś ten sposób jesteś niewystarczający, niewystarczająca dla kogoś. Również piątka denarów mówi o tym, że masz szansę odzyskać jakąś stratę, zgubę. Karta czwórki kielichów z rycerza monet, nie idź w tę stronę, w której ty nie czujesz się dobrze. Nie musisz funkcjonować wśród ludzi, środowiska, które nie do końca widzi cię jako ciebie, tylko kogoś innego. Karta trójki mieczy, weryfikacja też oczekiwań, ale również to, co było wcześniej rozczarowujące, już teraz najprawdopodobniej już cię rozczarowywać nie będzie, ale też uwolnisz się od jakiegoś trudu emocjonalnego, z czymś sobie poradzisz, jakąś trudną historię emocjonalną w sobie przepracujesz. To jest tak zwany katharsis, oczyszczenie ze wszystkiego to, co powodowało u mnie tak zwane zranienie. Bardzo często ta konfiguracja kart może mówi też o tym, że przepracowujemy jakieś historie karmiczne, jakieś trudne związki, trudne historie zawodowe, pozostawiamy to za sobą i teraz mamy chwilę na oddech, na to, żeby poobserwować siebie, czego ja chcę, czego ja pragnę i wejść w tą ścieżkę, która jest dla Ciebie. Zobaczcie, tu mamy dwa okna, które jest jedno różowe, drugie jest niebieskie, które Cię przyciąga, to w to idź. Jeżeli Ci ktoś powie, ale nie idź w to, bo moim zdaniem jest tamto lepsze, Twój wybór jest ważniejszy i skup się na sobie. Zatem, moi drodzy, takie podpowiedzi, wskazówki dla Was na sierpień 2022 roku, co dobrego idzie do Ciebie. Mam nadzieję, że te wskazówki, podpowiedzi dadzą Wam skrzydeł i będziecie czuli się w możliwościach, z pełną energią, z tak zwanym powerem w działaniach i tego Wam życzę, samych dobrych, pozytywnych zdarzeń, owocnego miesiąca i aby on obfitował w dobrych ludzi, ale także w sukcesy, które sobie sami oczywiście wypracujecie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeżeli Wam się filmik podobał, łapkę poproszę. Zostaw po sobie ślad w komentarzu, jaką grupę karty wybrałaś i czy to z Tobą rezonuje. Jeżeli uważasz, że filmik zasługuje na tak zwane polecenie, czy też udostępnienie, będzie mi niezmiernie miło, jeśli to uczynisz. Zatem dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce.